Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w tegorocznym Scrubmasie. Ja się nazywam Ola Piątkowska i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taki mini albumik na świąteczne zdjęcia. Cały albumik wykonany jest z papierów Christmas Day od Scrap Boysów. Jeśli szukacie kolekcji w takich tradycyjnych czerwono-zielonych odcieniach, to myślę, że znajdziecie wszystko to, czego trzeba właśnie w tych papierach. Mam też wycięte elementy do wycinania, które są dedykowane do tej kolekcji, także myślę, że chyba możemy pomalutku zaczynać. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy, to 6 arkuszy z papieru bazowego o wymiarach 11,5 x 16,5 cm. Ja sobie tutaj zaokrągliłam rogi takim dziurkaczem do zaokrąglania rogów. Papier, z którego wykonam mój album, to jest 200 gram. Potrzebuję też takie 3 prostokąty. Macie tutaj napisane wymiary 9 na 4,5, 9 na 3,5 i 9 na 2,5 cm. Każdy z tych prostokątów bikujemy 1 cm od lewej krawędzi i 1 cm od prawej krawędzi. Te bigowania należy sobie potem pozaginać i będziemy te prostokąty sklejać, tak jak zobaczycie to za chwilę na filmiku. Ta konstrukcja, którą właśnie stworzyliśmy, będzie grzbietem naszego albumu, ale także będzie też takim systemem, na którym będziemy mocować karty w naszym albumie. W związku z tym, jak już mamy cały ten grzbiecik gotowy, to możemy sobie teraz po kolei każdą z tych kart wkleić. Jeżeli zadbamy o to, żeby wszystkie 3 prostokąty były sklejone ze sobą równiutko, to karty w naszym albumie będą przekładały się także równo i bez żadnych problemów.
właściwie bazę naszego albumu mamy już gotową, więc teraz nie pozostało nam nic innego jak ozdobić ją papierem skrapowym. Ja wybrałam do tego ten przesłodki papier w krateczkę. Oczywiście również tutaj zaokrąglamy rogi i przyklejamy sobie i na przednią, i na tylną okładkę, ale także również nie zapominamy o grzbiecie. Na pewno czekacie na dzisiejszą literkę, a literką dzisiejszego dnia jest literka A. A tymczasem mój album nabrał takich intensywniejszych barw. Do takiego przełamania koloru użyłam tutaj bloczka z papierów z Action i wybrałam taki bordowy arkusz ze złotymi refleksami. Oczywiście przed przyklejeniem zaokrąglę sobie rogi i przykleję sobie ten arkusz na taśmę dystansową. Ja tutaj użyję takiej taśmy o grubości 1 mm. Do ozdobienia mojego albumu użyłam takich pocztówek, które znajdziecie w kolekcji. Papier w ogóle Scrap Boysów ma dużo takich wstawek jak pocztówki, tagi i możecie je właśnie bardzo fajnie wykorzystać w swoich albumach. Nada on taki troszeczkę inny charakter albumom. Jak widzicie, moją powiedzmy pocztówkę troszeczkę przejechałam radełkiem. Dzięki temu uzyskałam takie jakby dziurki, które imitują nam przeszycia, a to przejechanie radełkiem po brzegach powoduje też, że brzegi się unoszą i dzięki temu taki uzyskujemy troszeczkę przestrzeń na warstwach naszego papieru. Mój album od razu też dostał wiązanie w postaci takich dwóch wstążeczek. Przyklejam je sobie taśmą klejącą i później nakleję na to właśnie tą pocztówkę i na przedniej i na tylnej okładce. Dzięki temu wstążeczki nie będą mi się przesuwały i będę mogła sobie swobodnie mój album zawiązać. No i dzięki temu, że zastosowałam właśnie dwie różne wstążeczki o różnych fakturach, to wiązanie będzie miało też taki charakter ozdobny.
Do ozdobienia mojej okładki będę używała elementów do wycinania, które wycięłam z kolekcji. Każdy z tych elementów będę sobie kleiła na taśmę dystansową po to, żeby uzyskać taką trójwymiarowość moich kompozycji. Na okładkę trafi też taki śmieszny Mikołaj. Jest to tekturka z Donkey Craft. Jak widzicie, przy pomocy aquamarkera maluję mu czapeczkę na czerwono. To będzie taki delikatny akcencik czerwony i w sumie tutaj zdecydowałam, że tylko ta czapeczka będzie pomalowana. Natomiast później jeszcze dodam napis na okładkę i ten napis również sobie aquamarkerem pomaluję. Bardzo fajne jest właśnie malowanie tekturek, bo one nabierają też troszeczkę innego charakteru, jak sobie je pomalujecie. Wnętrze albumu także będę ozdabiać. Część stron będzie po prostu tylko przeznaczona na zdjęcie. Zdjęcie o wymiarze 10x15 cm. Natomiast część stron będą tworzyły właśnie kompozycje z papierów, z elementów do wycinania i każdy element z tej kompozycji będzie właśnie dystansowany na taśmę dystansową. Dzięki temu troszeczkę to wszystko nabierze przestrzenności i będzie naprawdę super się prezentowało. Zobaczycie tutaj cały proces powstawania tych kompozycji i mam nadzieję, że będzie wszystko tutaj jasne i że będziecie mogli sobie te kompozycje powtórzyć. Zobaczcie, jak powstaje cały albumik.
Albumik już mamy prawie gotowy, jeszcze tylko ostatnie szlify i już naprawdę będzie wszystko skończone. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten projekt. Jak widzicie, to jest bardzo prosty w wykonaniu album. Myślę, że nawet początkująca osoba sobie z nim bez problemu poradzi. Fajnym może być prezentem gwiazdkowym dla naszych bliskich, zwłaszcza takich, którzy lubią świąteczną atmosferę i zawsze robią kilka zdjęć ze świątecznych spotkań. Jeszcze zanim obejrzymy sobie, jak prezentuje się cały album, to przypomnę Wam, że bohaterką dzisiejszego dnia jest literka A. No i bardzo chciałabym Wam podziękować za chwile spędzone wspólnie w tegorocznym Scrapmasie. Mam nadzieję, że fajnie się tutaj bawicie, że podoba Wam się mój projekt i nie ukrywam, że czekam na Wasze wersje mojego albumiku. Tymczasem chciałabym też Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, bo to już niedługo przecież. Niech ten zbliżający się czas upłynie Wam w cudownej, świątecznej atmosferze, takiej, którą będziecie wspominać z uśmiechem na twarzy. No i koniecznie cyknijcie parę fotek, które umieścicie w naszym właśnie świątecznym albumie. Samych serdeczności Wam życzę. Buźka, pa!